Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Mariancello z tej strony, kłaniam się i dużo teraz jest liter R, zauważyliście? Mariancello z tej strony, bardzo serdecznie, radosny rabarbar i te sprawy. Niech wymówi to ktoś anglojęzyczny, będę miał tutaj niezłą bekę. No, może by lepiej mu wyszło niż mi. W każdym razie, przed nami partia, rok 1960, Lipsk, myślę, że pouczająca, zarazem interesująca, Tigran Petrosian kontra Gerard Pfeiffer. Znowu liter R jest dużo. Zaczniemy prezentację zawodników od końca. Gerard Pfeiffer. Moi drodzy, spokrewniony z Michel Pfeiffer. Nie, to akurat był słaby żart. Niemiecki teoretyk, szachista, moi drodzy. Jest w ogóle w Wikipedii napisane tak. Niemiecki szachista i szachista. Tak jakby to były odrębne grupy. Rozumiecie, że niemieccy szachiści to nie szachiści. Kiedy słyszałem takie stwierdzenie, że ludzie i kobiety... To coś w ten deseń, nie? W każdym razie jeden z topowych zawodników w tamtym czasie, jeśli chodzi o Niemcy. O arenę międzynarodową może niekoniecznie, ale jeśli chodzi o Tigrana Petrosiana, no to już tak, no mistrz świata, to dziewiąty mistrz świata bodajże, reprezentant Związku Radzieckiego, bardzo solidnie grający, uchodził za jednego z najbardziej solidnie grających, jeśli chodzi oczywiście o jego styl, zawodników w historii szachowej, historii ludzkości. Kiedy to no, grał swoje solidne debiuty, miał swój własny repertuar debiutowy, tych solidnych otwarć. No i nawet takie porzekadło chodziło, że jak Tigran Petrosian poświęca figurę, to lepiej się poddać, bo to jest doliczone już do końca i to kolejnej partii, która jeszcze nie została rozpoczęta. Więc może coś w tym było. No dobra, nie będę przeciągał wstępu, kawka, herbatka w dłoni się przyda, moi drodzy. I co? Jedziemy. Wszystko rozpoczęło się od posunięcia skoczek F3, jest to otwarcie Rytiego ze strony Petrosiana, ale nie przywiązujcie się do nazw, nazewnictwa, no bo tutaj będą liczne transpozycje, bardzo elastyczny ruch, to można każdy debiut później zagrać tak naprawdę po tym. Skoczek F3, D5, moi drodzy. No, za bardzo E5 w grę nie wchodziło. W tym momencie C4, jest to gambit Rytiego, nieprzyjęty, C6, jest to partia angielska, system Karo-Kann w ogóle, a najlepsze jest to, że po E3 skoczek, F6 skoczek, C3 skoczek, BD7 i D4 mamy obronę słowiańską, a po E6 mamy obronę półsłowiańską, a po hetman C2 mamy hetman C2. Moi drodzy, początkujący, czyli moi koledzy grający na moim poziomie mówią często tak, nie lubię tego grać, bo nie wiem co z tym gońcem zrobić, gdzie go do gry wprowadzić. No, na pierwszy rzut oka faktycznie jest troszeczkę ciasno, ale goniec często wchodzi na B7 i po jakichś tam C5, tutaj wymianach, ten goniec czuje się świetnie, on przynależy do tej przekątnej bardzo często, więc bez kompleksów można to grać. Tutaj gra się czasami A6, B5, A6 to jest takie stopujące, żeby tam przytrzymać skoczka na B5, żeby nie wdarł się. Więc tutaj tak naprawdę tym gońcem spokojnie wchodzimy do gry. C5 kontrujemy tutaj, znaczy uderzenie prowadzimy w kierunku centrum, rozwijamy gońca, roszujemy i gra się toczy. No, tysiące ludzi, miliony ludzi tak grało, gra i z dobrym całkiem niezłym skutkiem, jak na czarne, tak? No bo czarne zawsze mają ten ratio tych partii nieco... Dobra, procent odsetek wygranych mają mniejszy niż białe. A6. B3, goniec B2 jest ideą, moi drodzy, B6, wiadomo, goniec B7 w planie, goniec D3, goniec B7 i tutaj zamiast goniec B2 to roszada, tutaj kolejność chyba aż takiego dużego znaczenia nie ma, goniec C7 w tym momencie, goniec B2 i DC. Bijemy pionem w kierunku centrum, chcemy mieć możliwość przepchania, wybicia, wszystkiego co znajdzie się tutaj na rzędzie piątym. C5, pryncypialne uderzenie w centrum w tego typu strukturach, można przepchać, można wybić, co byście zagrali tutaj? Pytanie do Was, moi drodzy. Tutaj Petrosian powiedział tak, ja w tym momencie gram skoczek E5, umocnię tego skoczka ruchem F4 nawet i będzie to solidna bestia po biciu, myknę z F i będzie otwarta linia przy dwóch silnych gońcach, zajadę rywala. Jakkolwiek to brzmi, CD, ED i w tym momencie skoczek wybił, no dobra, bicie. Tutaj się wszystko powymieniało, pootwierało, ale skoczek, który stoi solidnie na F6, musi odejść. Skoczek odchodzi na D7, no niby w tył, ale atakuje pionkę. Tutaj na E5. Pion wisi. Jak bronić pionka, moi drodzy? Można przyjść wieżą, jedną, drugą, można pchnąć F4. F4 z groźbą nawet F5. Po roszadzie, która była teraz możliwością, F5 jest dosyć groźne, no bo tu są skierowane, moi drodzy, siły. Otwarta linia F, no mogłoby być ciężko. Nie ma skoczka F6, słabnie punkt H7. Takie idee. Skoczek C5. Skoczek zrobił taki, moi drodzy, tutaj mały piruet, taki taniec, atakuje gońca. Szkoda gońca, on jest tutaj podstawową figurą atakującą, więc goniec E2 go wycofujemy. I teraz myślałem, że roszada, wieża A, tutaj D1, hetman C7, zaraz przechodzimy, któryś z wież. No i partia się toczy, oczywiście F5 jest ideą, tutaj rozprucie tego skrzydła.
otworzenie linii F, natomiast można było pójść w tym kierunku. Tu jednak G6, no chyba czarny się przestraszył, że wchodzi F5, chciał poograniczać to pole. No tak, tylko to odwleka roszadę. Tu są dziury, ten goniec na G7 powinien chyba być akurat w tych strukturach domku tak zwanego. No nie wiem, nie chcę się mądrzyć. Wieża A1 mimo wszystko, hetman C7. I tutaj jeden z pierwszych kombinacyjnych momentów partii, moi drodzy. Co byście zagrali w tym miejscu, w tym momencie? Czaszkujemy, kawka, herbatka, w ogóle telefon dzwoni. W ogóle ktoś dzwoni powiedzieć, Mariancello, ja wiem. Ha, to by w ogóle było creepy, nie? Skoczek D5. Tigran Petrosyan, jak poświęca figurę, to lepiej się poddać, tak mówiłem. Czarne powinny się poddać w tym momencie, czy nie? Co to jest w ogóle za idea? Idea jest taka, że po biciu bicie, wolny pion, niebezpieczny pion, grozi D6 widły i tutaj jest antyrozwój. Roszady nie ma, to podbiciem goniec będzie musiał wrócić, pion przepchany do spodu. Ajajajajaj. Problemy. Problemy. Ale czy duże? Zobaczymy. To zostało przyjęte. I hetman myślałem D8. Początkowo. Ale D6 było no, bardzo, bardzo aktywne. No, goniec wycofany. Nawet można było sobie pozwolić na D7, poświęcenie tego piona, żeby zaatakować związanego skoczka. No nie wiem, goniec C8, ale jak to stoi? No, to jest antyrozwój, moi drodzy. Nie wiem, E6 może teraz gniecie wszystko. Król niezraszowany i są problemy. Hetman C8 jednak. Okej, okay. Chcę kontrolować to pole, no bo E6 też jest groźbą. F5 nawet jest groźbą, nieprawdopodobna tutaj siła, jeśli chodzi o te piony. W tym momencie, moi drodzy, poszło E6, żeby było ciekawie. Uderzamy tu. Oczywiście jest to atak z odsłony, wisi wieża. Roszada ratuje wszystko, wydawałoby się. No tak, ale hetman C3 jest bateria, groźba mata. Czy tu, jak się przed matem bronić? No, wydaje się, że jest tylko F6, tak poszło w partii. Ale teraz idzie z tempem D6. Ależ piony. Dwa wolne piony. Tak wysoko? No nie. To nie do udźwignięcia chyba dla czarnych. W tym momencie pada ruch dosyć ciekawy. No bo co byście zagrali tutaj czarnymi, moi drodzy? Tu odejście to wchodzi, nie? Wszystko jest gniecione. Skoczek A4. O, hetman wisi. I oczywiście otwiera się linia. Może jak się uda powymieniać materiał, poredukować. Nie będzie już tych gruźb potężnych. No to z figurą więcej przeciwko komuś takiemu jak Tigran? Okej. Okay. Hetman bije, moi drodzy. Wieża z F wybiła na C. Ta może się przyda tutaj jeszcze, nie wiadomo. Co dalej? Wisi tu. Goniec A1 utrzymuje swoją siłę na przekątnej. I teraz tak, wisi tu. Co czarne powinny zagrać? No nie za bardzo jest gdzie odejść, bo wchodzi oczywiście A7. Ja tak nie można gońca bronić, to kontratak. Wieża na dwójkę. Wieża C2 atakuje gońca. Jak tu, to tu. O, ciekawy ruch, nie? Kontynuować atak, moi drodzy. Odejść tym gońcem gdzieś? Czy jak? Oczywiście jak goniec odejdzie, no nie wiem, no wiadomo, tu można zaproponować wymianę, ale to po prostu trzeba bić. Tak poszło w partii, bicie 7. No, to wieża bije 2. No i właśnie idea jest taka, żeby przyjść wieżą teraz na 8. Pyk, szach. Tego bić nie można, bo tu wchodzi świeżutki hetman prosto z salonu, ale król G7. Nic się nie dzieje, bo to jest broniony przez gońca. Tej wersji językowej. No w tej, wieża C1. Chcemy przyjść tu. I zagrozić tu. Jakoś odsłoną. Nie, no to tam już nie ma co zbierać, nie? No okazuje się, że czarne walczą. Wieża bije 6, moi drodzy. Wieża C7. Tu jest strzał. Tu jest groźba. Król H6 odszedł. To jest niebezpiecznego. Coś z odsłony groziło. Znacie taktykę? Motyw taktyczny? I tutaj, wierzcie lub nie, można wybić gońca. I jest praktycznie po wszystkim. Ten pion jest cały czas broniony, więc groźby są. Sorry. A tu nie można bić, bo to. Chyba, że ewentualnie bicie tego, a później tego. No, dużo jest opcji. W każdym razie tutaj gonię C6. Po prostu. Bronimy piona dodatkowo, wybijamy piona. Ha! I gramy goniec G5 z groźbą matową za chwileczkę. Dlaczego nie można wybić gońca? No nie można, moi drodzy, wybić gońca, no bo wieża już nie broni tego punktu, więc wchodzi tutaj po prostu hetman. Nawet po tym nie wiem, czy to nie wchodzi i później to. O, tutaj chyba wszystko wygrywa. No pion, moi drodzy, jest pion. Wolny pion na E7. Wolny pion na E. To jest coś. Każdy chciał takiego piona by mieć. No tutaj goniec E4 jeszcze poszło, żeby odejść spod ataku, spod siekiery topora. Ale wchodzi goniec G5. I tutaj poddaje partię czarne. Gerard Pfeiffer mówi stop. Jak jest po niemiecku stop? Mówi dość, mam dość. Grozi mat w ogóle, moi drodzy. Jest szach, tak? Nie można chyba pójść tu, bo znowu jest tak zwane coś z odsłony, więc król H5. Ale po H5 król. H3.
G4, checkmate grozi. Nie wiem, jak przeciw temu miałyby czarne się ustawić. Tu można będzie wybić. Nawet nie trzeba. Nawet nie trzeba. Można po prostu grać dumata. To wszystko dobrze stoi. To się trzyma. To się trzyma. To się trzyma. Graj buczy. Wie, że spenetrowały pozycję. Króla zepchnęła aż na H5 bidulkę. O nie. Nie do utrzymania pozycja. Silnik mówi mat 5. No i fajnie. Oczywiście odwlekając to na wszelakie sposoby. Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję, że partia się podobała. Dajcie znać. No, mój laptop właśnie na wysokości przelotowej. Nie wiem, czemu tak on szumi. Czemu tak pracuje głośno ten wiatrak. Nie, może gorąco tu jest. No dobra, gorąco było. Emocje były, mam nadzieję. Dziękuję za uwagę i co? Do usłyszenia na kolejnych produkcjach hollywoodzkich, marianczyludzkich. Gdzie tu się... Aha.